Cześć, tutaj Elfik. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy możliwym jest nałożenie 100 warstw kredek? Bo ja na przykład tak, a ponieważ jestem bezrobotnym youtuberem, który nie ma nic lepszego do roboty w ciągu dnia, to postanowiłam to sprawdzić. I jeżeli akurat wy też nie macie teraz nic lepszego do roboty, albo na przykład macie, ale wiadomo, prokrastynacja, więc chcecie to odsunąć trochę w czasie, to zapraszam was do oglądania. Dobra, zaczynamy, co będziemy czekać. Zasady są takie, że zwykle cieniuję rysunek partiami, ale teraz tworzyłam warstwa po warstwie, żeby łatwiej było liczyć. Celowo wybrałam też kartkę fakturowaną, żebyście z kolei wy mogli lepiej widzieć każdy kolejny etap, bo prześwity papieru zanikały bardzo stopniowo, a nie od razu. Nie mogę obiecać, że w tle i na ubraniu jest dokładnie 100 warstw, ale na twarzy możliwe, że jest nawet i więcej. I od razu powiem, że jeśli macie tak zwane zwykłe tańsze kredki, które nie dopierają, to ten numer raczej nie przejdzie. Używałam Karandasz Luminance, bo ze wszystkich kompletów jakie mam, a trochę ich mam, wyczułam, że tylko one mogą mieć jakiekolwiek szanse na wykonanie tego zadania, ponieważ woskowa formuła pozwala na lepsze trzymanie się podłoża. Ale i tak mocno pozytywnie mnie zaskoczyły. Podeszłam do tego wyzwania na luzie, bo z góry założyłam, że rysunek nie ma szans wyjść ładny, więc po co mam się niepotrzebnie spinać? Wystarczy, że się zepnę w sobie i będę rysować. Język polski jest piękny. Od razu chciałabym zaznaczyć, że nie dałam rady nagrać całego procesu malowania, bo przerosłoby mnie to technologicznie i komputer nie dał rady, by tego przetworzyć. Wiecie, ja tu niskobudżetowy program tworzę jednak. Ale robiłam zdjęcia każdej warstwy, żeby było dokładnie widać, jak się między sobą różniły. Już nawet w pierwszych warstwach starałam się zaznaczyć szczegóły, żeby mi się nie zatraciły w procesie, ale powiem wam, że później na etapie około 40 warstwy miałam już taką dziką furię, że sobie darowałam i zamalowywałam jak leci. I to z furią. Jak to zwykle bywa w okolicy 1/4 takich wyzwań, zaczynałam się zastanawiać, co mi dokładnie odbiło, żeby się za to brać. Przypomnijcie mi, co ja robię ze swoim życiem? Ale prawda jest taka, że już lepsza taka praca niż tabelki w Excelu. I w tym miejscu bardzo się ucieszyłam, że mam kanał o rysowaniu, a nie kanał beauty, bo te 100 warstw musiałabym nakładać sobie na twarz zamiast na kartkę. Pierwsze 15 etapów wyraźnie się od siebie różniło, mimo nakładania ich bardzo cieniutko. Ale potem całość była już tak szczelna, że każda kolejna warstwa naprawdę niewiele zmieniała. Na tym etapie jasne kredki nie zakrywały już tak dobrze ciemnych, ale nadal praca szła w porządku. Aż do 30 warstwy w sumie niewiele się działo, poza tym, że czułam bezsens swojego istnienia i całego tego przedsięwzięcia. Przy około 50 uznałam, że będę nakładać wyraziste kolory, a potem je po prostu zamalowywać takimi neutralnymi, tylko po to, żeby było widać, że cokolwiek się na tej kartce dzieje. Od mniej więcej 3/4 pracy przerzuciłam się na polichromosy, bo są nieco twardsze i one pozwoliły mi dotrzeć nawet do tych drobnych, niezamalowanych jakimś cudem wciąż porów w papierze. Miałam w planach wykończenie rysunku najtwardszymi kredkami, ale zauważyłam, że one mi zeskrobują te poprzednie warstwy, więc zrezygnowałam. Na tym etapie była już taka gładka woskowa breja, którą tylko sobie rozmazywałam dalej, ale kredki i tak się nie rozwarstwiały, bo nie widziałam żadnych opadających drobinek i to było mocno zaskakujące. No, to skoro już wyraźnie widać, że ten filmik nie będzie miał żadnej wartości edukacyjnej, nie żeby inne miały, to ja może opowiem troszeczkę o mojej inspiracji. Wyzwanie 100 warstw zapoczątkowała Simply Nailogical i tak jak nazwa jej kanału sugeruje, ona te 100 warstw nałożyła na paznokcie. A reszta świata powtarzała to z podkładami, maskarami i Cthulhu i wielcy przedwieczni wiedzą czym jeszcze. Simply jest niesamowita. Słyszałam, że oprócz kanału na YouTube, który przynosi jej miliony dolarów, wciąż chodzi do normalnej pracy na etacie, a filmy nagrywa w weekendy. Podczas gdy ja od 2016 zajmuję się YouTube na pełen etat, a i tak nagrywam, no, sami widzicie jak często. Jasne, robię też dużo projektów pobocznych, które też sprawiają, że mam co jeść i za co podróżować, ale one i tak wszystkie są mniej więcej związane z tym, że mam kanał na YouTube o rysowaniu. Taka mała dygresja. Wiecie, kiedy twoim źródłem dochodów jest internet, to kuszące jest robienie wszystkiego, co w twojej mocy, by zwiększyć swoją popularność, bo to się po prostu przekłada na pieniądze. A wiecie, jak najłatwiej szybko podnieść sobie popularność? Zgadliście, wywołując dramę.
Mam taką smutną refleksję, oczywiście obserwując to, co się dzieje aktualnie na amerykańskim YouTube i niestety pomału widzę, że to się przenosi na nasze rodzinne podwórko. Zjawisko jest tak powszechne, że niektóre dramy są już planowane z wyprzedzeniem tylko po to, by zdobyć wyświetlenia. Kilka razy byłam zapraszana do takiej dramy i powiem szczerze, że kusiłoby dołączyć, bo wiem, że nic nie dałoby mi tak dużo przy tak niewielkim nakładzie pracy. Ale ostatecznie uznałam, że wiecie co, spokój ducha jest ważniejszy i ja już sobie wolę siedzieć spokojnie i sprawdzać, ile warstw kredek mogę nałożyć. Bo Anusz Widelec to też się kliknie. Myślę, że prawie wszyscy jesteśmy teraz wykończeni i zestresowani rokiem 2020, dlatego na moim kanale miejmy trochę oddechu od tego wszystkiego i pogadajmy o czymś lekkim. Ja na przykład sobie zrobiłam rysunek ze 100 warstw kredek i możecie sobie pooglądać. Proszę bardzo, nie ma za co. Mam nadzieję, że w taki dość neutralny sposób udało mi się odpowiedzieć na popularne pytanie, które często mam w komentarzach. Kocham YouTube i chciałabym, by znów było tutaj przyjemnie. Nie zamieniłabym tej roboty na nic innego. Uwielbiam to, że kiedy na przykład nadchodzi wiosna i mam wielką alergię, a leki wywołują we mnie senność, to mogę się po prostu położyć w taki oto zwykły czwartek o 12. Doceniam to. No, w wersji sprzed roku mogłabym sobie jeszcze polecieć w ciepłe kraje, bo oczywiście na palmy i kaktusy jakoś alergii nie mam. To może ja jeszcze powiem o inspiracji do tego rysunku? Pewnie wiele osób się zdziwiło, że wybrałam księżną Kate, bo wiadomo, że mam do niej mocno neutralne podejście, a zwykle jednak rysuję osoby, które jakoś tam lubię. Uznałam, że będzie pasowała do tematu warstw. Skrywania prawdziwych emocji pod warstwami etykiety, pracy stylistów, kamer, konwenansów, no i warstw społecznych. Można policzyć, ile razy padła w tym filmiku wariacja słowa warstwa. Jak ktoś się tak bardzo mocno nudzi, że już ogląda ten filmik, to może się też pobawić w liczenie słowa warstwa, bo na jedno wyjdzie. A no i mało kto tak naturalnie jak Kate wygląda w tych wszystkich garnkach i doniczkach na głowie, które trzeba nosić na angielskie śluby. No i to chyba tyle. Zobaczcie, jak poszło. No dobra, jeżeli chodzi o ten temat dzisiejszego filmiku, jest to już wszystko. Dajcie mi znać, czy lubicie raz na jakiś czas takie filmiki bez sensu, czy może ma być merytorycznie za każdym razem, bo wiadomo. A tymczasem ja przechodzę do pytań, które mi zadaliście pod poprzednim odcinkiem. Bo jak zwykle można zadawać mi pytania do odcinka, ja kilka z nich wybieram i czytam na sam koniec. Jeżeli chcecie, aby wasze pytanie miało szansę pojawienia się na odcinku, to wystarczy, że je napiszecie z literką P w nawiasie kwadratowym, bo wtedy wiem, że mam nie odpowiadać od razu, tylko dać szansę pytaniu na to, żeby się pojawiła na odcinku. Wiecie, o co mi chodzi. Elfiku, mam pewną teorię. W sumie to nie sprawdzałam nigdy jakichś badań, ale z moich obserwacji wynika, że osoby, które lubią matematykę, szczególnie geometrię, mają zarówno lepszą orientację w terenie, jak i lepiej odwzorowują proporcje w swoich rysunkach. Co o tym sądzisz? Czy może masz podobne obserwacje? Uwielbiam matematykę, szczególnie geometrię i uwielbiam w ogóle wszelkiego rodzaju łamigłówki polegające na logice. Przy okazji chciałabym bardzo mocno polecić wam łamigłówki z wydawnictwa Logi, albo Logi, nie wiem jak się to czyta. W każdym razie mają całą serię obrazków logicznych, jest to mocno wciągające. To nie jest żadna sponsorowana rzecz, ale po prostu wydaje mi się, że to może być małe wydawnictwo i... A naprawdę robią świetne łamigłówki, polecam, wciągające. W każdym razie, do rzeczy. Uwielbiam matematykę i uwielbiam wszelkie łamigłówki logiczne, ale mam bardzo kiepską orientację w terenie. Potrafię się zgubić, nawet idąc tam i z powrotem, więc no... Więc mam przeciwne obserwacje. Czy twój tata planuje założyć kanał na YouTube? Tato, wypowiedz się, bo tutaj tłum oczekuje. Czy mogłabyś polecić, które z polichromosów są najlepsze do rysowania skóry? Przykro mi to mówić, ale żadne. Akurat przekrój kolorów w polichromosach to nie jest coś, co mi się mocno podoba. Ja rysując skórę popełniam mnóstwo błędów, więc może wstrzymam się od doradzania, bo gdybyście mieli rysować zgodnie z tym, co ja mówię, to byście rysowali tylko na żółto i czarno. Ale jak się nauczę, to wam powiem. Czytałaś kiedyś jakąś książkę Neila Gaimana? Tak, Koralinę, i bardzo mi się podobała. Co sądzisz o heterochromii? Czy chciałabyś ją mieć? Jeśli tak, to jak wyglądałyby twoje oczy? Jako dziecko bardzo nie lubiłam nawet swoich piegów, dlatego że czułam się inna, więc tym bardziej mogłabym mieć troszeczkę smutne dzieciństwo, mając rzecz, która tak mocno mnie wyróżnia jak heterochromia. Tak to się czyta? Heterochromia czy heterotomia?
ale dzisiaj jako osoba dorosła, przynajmniej w dowodzie, myślę, że bardzo cieszyłabym się z posiadania jakiejś cechy, która mnie mocno wyróżnia. I tutaj tak poza tematem, to mój tata ma jedno oko w troszeczkę innym kolorze. Jedno ma niebieskie, a część drugiego ma brązowe, ale nie jest to związane z heterochromią, tylko z pogrzebaczem. Ale nie pytajcie, jak do tego doszło. Z tego, co mi wiadomo, to dzieciństwo w latach 70. było ciekawym doświadczeniem, jak się domyślam. Oj, tu jest przy okazji pytanie związane z czasami. Gdybyś mogła wybrać, to w jakich czasach chciałabyś żyć? Powiem tak, gdybym urodziła się jako mężczyzna, to być może nawet pisałabym się na średniowiecze. Łaziłabym od miasta do miasta, od karczmy do karczmy, w każdej wiosce miała kobietę, zabijałabym potwory, piłabym ale, szalała, podróżowała, ale jako kobieta zdecydowanie z wielu przyczyn nie pisałabym się na średniowiecze, więc raczej zdecydowałabym się na czasy, w których są już różne bardziej nowoczesne wynalazki, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Stylistycznie podobały mi się lata 60., ale pod względem mentalności ludzi były to straszne czasy, więc myślę, że zdecydowałabym się na lata 80., bo podoba mi się zarówno ta wolność, stylistyka, wiecie, kolorowe leginsy, plastikowa biżuteria, afro. Uwielbiam w ogóle też muzykę z tamtych lat, to jest chyba mój ulubiony okres w dziejach muzyki. Kocham glam rocka na przykład. No więc myślę, że lata 80. Widzę, że jest też mnóstwo pytań na temat tego, co sądzę o kanale Blondynki też grają. I myślę, że całym tym filmikiem trochę odpowiedziałam na to pytanie, ale też muszę dodać, że sam styl jej rysunków i oczywiście umiejętności bardzo mocno mi się podobają. Jej prace trochę mi się kojarzą z obrazami Borisa Vallejo, którego bardzo lubię. Pisze się Vallejo przez V. I no, podoba mi się, ale cała reszta... No to chyba trochę się wypowiedziałam w tym filmiku, tak? Więc możemy skończyć temat, czy nie bardzo, nie? No dobra, no i wygląda na to, że to tyle. Dajcie mi znać, co sądzicie, zadawajcie pytania. A jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!